Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wspólnie razem będziemy kończyć uprawę komosy różgowej. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, u mnie komosa różgowa już po malutku kończy swoją kadencję w ogrodzie. Niektóre z nasion, niektóre z roślin już wytwarzają nasiona. Więc jest to odpowiedni moment na to, aby zebrać owoce oraz nasiona. Ja też kilka nasion sobie pozbieram, żeby w przyszłym roku móc wysiać ją w ogrodzie. Jak widzicie, ona dość nierównomiernie dojrzewa. Niektóre z nasion są pięknie wybarwione na czerwono, inne troszkę mniej, a inne są dopiero takie malutkie. No ale trudne, już więcej nie będę czekać. Tutaj są nasiona. To są właśnie owoce, które już mają nasiona. Są pięknie wysuszone, więc będą się super nadawały do zbierania. Tej komosy ruzgowej jest u mnie dość dużo. Pozbieram trochę tych owoców. Będę starała się je zamrozić, tak aby, nie wiem, dodawać do kompotów. Piszcie w komentarzach, jak można ją wykorzystać w, w kuchni. Jest to dość specyficzny smak. Myślę, że. Jeżeli chodzi o takie kompoty samej komosy, to jednak nie. Jeżeli chodzi o drzem, to też nie dla nas. I jest też tego trochę za mało, ale tak żeby po kilka owoców wrzucić przy na przykład robieniu kompotów w domu, to super można tak wykorzystać ją w kuchni. Piszcie w komentarzach, czy w ogóle znacie to, to warzywo. Owoc, ciężko powiedzieć, bo tu są zarówno jadalne owoce, jak i liście. Liście próbowałam i w zasadzie są niesmaczne. Także, no nie wiem, koło szpinaku to raczej nie stało, bo dużo ludzi porównuje do szpinaku. Ja bym tego tak nie porównała, jednak jest to troszkę dużo gorszy smak, jak dla mnie. By najmniej w tym sezonie może coś zrobiła mnie tak może są już te liście za stare powinnam je zrywać jak były te komosy dużo mniejsze no zobaczymy w przyszłym sezonie też postaram się kilka wysiać ale już w przyszłym sezonie nie będę wysiewała z, nie będę ich wysiewała na rozsadę tylko wprost do gruntu z nasion, które nawet teraz sama pozbieram ale też mi dużo nasion zostało w domu bo w tej paczce było naprawdę setki nasion, a ja potrzebowałam tylko kilka roślinek. Komosa zbiera się dość łatwo. Oprócz tego, że u mnie rosła w tej skrzyni komosa różowa, to jeszcze była cebula, więc tą cebulę teraz już najwyższy czas wyrywać. I oczywiście pełno chwastów, no ale to jak wszędzie u mnie w ogrodzie. Tutaj jest cebula biała. Były też inne kolory, tam dalej było też pełno cebuli, ale już zdążyłam wyrwać, więc teraz pozbieram sobie na spokojnie tą komosę różową i później pokażę Wam, jak będą wyglądały systemy korzeniowe tej rośliny, bo bardzo mnie to ciekawi, myślę, że was również. Jest to roślina, która na szczęście. Przy zbiorach nie barwi dłoni, więc nie musimy używać rękawiczek. Liście nie kują, więc fajnie się zrywa w sumie. No, są to dość malutkie owoce. Myślę, że dużo większe, by same z siebie nie urosły. Ale no i tak są duże. No, ale wiadomo, lepiej by się zbierało jeszcze większe. U mnie ta komosa rózgowa się położyła na ziemi. Bo nie podpierałam jej niczym. Położyła się raczej ze względu na nadmiar owoców niż na cokolwiek innego. Jak byłoby tych owoców mniej, to pewnie stałaby sobie pięknie w pionie. No a tak, to troszkę się to wszystko położyło. Mogłabym oczywiście zrobić sobie jakąś podpórkę płotek. A tutaj jest system korzeniowy. Jak widzicie, te rośliny są dość duże. Oczywiście to nie jest jedna roślina, tylko kilka, ale i tak potrzebują dość dużo miejsca do wzrostu po to, aby rozrosnąć się. Ładnie wyglądają, więc mogą pełnić funkcję również dekoracyjną. A tutaj mamy taki efekt końcowy to znaczy posprzątana skrzynia. Tutaj mam jednego buraka, parę batatów. Ten mój nieszczęsny imbir, który zaczął odbijać od nowa. Jestem zdziwiona, a tutaj jest mój zbiór cebuli. Cebuli wyszło dość dużo, z czego się cieszę. Będę sobie suszyła. Jest to praktycznie ostatni zbiór cebuli u mnie w ogrodzie. Później suszę na balkonie i zaplatam w piękne warkocze. Piszcie w komentarzach, czy wy już wszystką cebulę zebraliście, bo ta wygląda ładnie. Mam nadzieję, że chociaż parę batatów zjemy. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.